Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających. W dzisiejszym odcinku nowości McDonald's pojawiły się dwie nowości, takie pierożki z serem, no i McWrak, zielone pesto. Ponieważ zabrakło funduszy, to pierożków nie przetestuję. Dajcie znać w komentarzu, może wy jedliście, podzielcie się z innymi opinią. Czy warto kupić, rozważyć, czy omijać? Ja uważam, że warto rozważyć zakup, cena około 22 zł takiego wrapa. Przede wszystkim jest on lekko ciepły, czyli tak w stylu McDonald'owym. Co powoduje to, że ser, który jest dodany do tego McWrapa, no on się nie rozpuszcza. Po prostu mamy wrażenie, że ten McWrap jest po prostu no zimny, ten kurczaczek jest tylko, co widzimy, wypadł, jest lekko ciepławy, a tak poza tym to wszystko inne jest zimne. Także widzimy, że nawet opakowanie nie spełnia wymogów, no bo jakby przyszedł na przykład inwalida i miałby jedną rękę, to by miał problem no ze zjedzeniem. Po prostu widzicie, jak ja się męczyłem mając jedną rękę. Wiem, że takich ludzi jest niewiele, ale jednak uważam, że owinięcie w papierek by było dużo wygodniejsze dla osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością ruchową. A tak McDonald's się chce zmieniać świat na lepsze, no to ten pomysł, żeby zlikwidować po prostu pudełka. Co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Jak to smakuje? Smakuje to tak średnio. Kurczaczek jest dobry. Jak ktoś lubi pesto, to też jest tam jeszcze rukola i ten ser, który się nie rozpuścił. Był dość... Nie wiem, czy on miał się rozpuścić, czy nie. W każdym bądź razie moje wrażenie było takie, no, że ten ser się nie rozpuścił, przez co nie smakował i całe wrażenie poszło w cholerę. Także moja ocena to jest 2,5 niestety, czyli taka średnia między 1 a 5, oceniam jak Google. Średnia jest 2,5 i też 2,5 to daje. Ani to dobre, ani złe. A tortilla też taka gumiasta. Ja dałem lepsze, chociażby w kebabie na Okęciu, który jest u mnie numer 1 na liście i kosztuje mniej. 20 zł tam naprawdę jest bardzo dobre tortilla. No i co mogę powiedzieć, no dodatków tam też za dużo nie ma, bo jest jeszcze pomidor, jest ten sos, którego też za dużo nie ma. Ogólne wrażenie jest takie, że no ja raczej bym drugi raz tego nie kupił, no chyba żebym uwielbiał pesto, ale ja nie jestem taką osobą, która uwielbia pesto. Zjem, bo zjem, ale no są lepsze, że no wolę coś innego. Co wy o tym sądzicie? Jedliście już, czy jeszcze nie? Dajcie znać w komentarzu. Jest gorąco, sorry za odgłosy, ale no nie da się zamknąć okien przy temperaturze na ponad 34 stopnie. Także przepraszam za zły komfort oglądania, ale no po prostu jest bardzo gorąco. Te pierożki też kosztują około 10 zł, no ale tak jak mówię, nie starczyło funduszy, a poza tym nie byłem tak bardzo głodny, żeby jeść jeszcze te pierożki. Także uważam, że ten wrap będzie smakować przede wszystkim kobietom, bo nie ma tam tłustych rzeczy, no i one lubią dbać o linię, więc no myślę, że będą zadowolone. Hej!